chcemy ruszyć z kaskadyzacją, z kolejnym etapem. Przecież Wisła jeszcze ponad pół wieku temu, próg wodny we Włocławku był pierwszym z cyklu kaskad. I musieliśmy czekać ponad 50 lat i wracamy do tego pomysłu. Zmieniła się lokalizacja, bo akurat znajdujemy się w miejscu, gdzie miała być już w 80 roku. Rozpoczynano budowę nawet. Droga tutaj została betonowa zrobiona. Potem to zaniechano i mamy prawie 40-letni okres zaniechania, ale wracamy. Wracamy do tego pomysłu i myślę, że doczekamy się kolejnej przeprawy, bo tama to będzie spiętrzenie, a więc zapewnienie stałego poziomu rzece. Cele energetyczne, możliwość wykorzystania lustra wody i tego zbiornika wodnego dla uprawiania sportów wodnych, ale w dodatku jeszcze będzie przeprawa mostowa, bo tama jest jednocześnie przeprawą mostową, która zepnie dwa brzegi. Wisła przestanie być barierą, a stanie się czymś jakże przyjaznym. I to wszystko, to jest ogromny konglomerat spraw, nie czas i miejsce, mogę tylko pewne rzeczy zasygnalizować, ale cieszę się, że wchodzimy na tę ścieżkę i że przebudowujemy naszą świadomość i widać, że zaczynamy do tego pomysłu podchodzić nie tylko z optymizmem, ale nawet z entuzjazmem. Oby to się zmaterializowało, to już jest nasza sprawa, a więc strony rządowej, zapewnienie odpowiedniego finansowania tej inwestycji, bo to jest zróżnicowany koszt. Zależy w jakim reżimie to będzie robione, ale od 2,5 miliarda to jest, wydaje się być kwotą niewystarczającą, aż ponad 4,5 miliarda. Jeszcze takich dokładnych obliczeń nie ma, ale to jest ten rząd wielkości, koszt tej inwestycji, która mam nadzieję już powstanie i przed 2025 rokiem będziemy mogli przejechać sobie czy samochodem, a może nawet rowerem tutaj z pięknego Osieka do Ciechocinka, aby pooddychać zdrowym powietrzem pod tężniami ciechocińskimi. Oby tak się stało, tego życzę i nie tylko życzę, ale ze swojej strony obiecuję przyłożyć się do realizacji tego zadania.